Siemanko wszystkim, z tej strony Metiud 1 i oczywiście Muzor 4. Siemano wszystkim. No to co, jazda. Jedziemy no, dalej kosić. Ja jeszcze będę kosił pszenicę. O, nie wiem, czy czasem jeszcze dzisiaj nie będę prasował. O, jesteś tam. Hej, widzę cię. No ja też ciebie. O, olaczek był mały. A, ciszej. Les. To może iść. Troszkę echo masz. Wyłączyć. Troszkę echo masz. Echo? No. Ja o siebie nie słyszę. A, to się nie nagra to echo. No. O, lekki lak. Perfidny lak. Żeby nie nagrało. Perfidny lak był. To przepraszam. No, widzisz. Co powoduje lag? Dosyć nie laguje. Co? Dosyć nie laguje. Ale co na ty? 26 FPS-ów mam przez cały czas. I prawie 0 pingów. To gitara. No, można. Można się bawić. Bujaj się tam. Dobra, dobra. Odpuść się z tym. A to ty było, żebyście mieli więcej do widzenia. To zaczyna się. Co? Gówno, pewnie zarobisz dalej. To pewnie. Godzina jest 23.00. Dokładnie, już minutę nagrywamy. Zaczęliśmy 22.59. No. Które dzisiaj nagramy? Dwa tak odcinki czy jeden? Czemu tylko do wpół do? No muszę iść. Już! Do wpół do. Boż. Dlaczego? Przez Przemka. Jak nie by nie on, to no byś tak. Po dwa. Wiem. Ale nie wiem, czy mi wystarczy miejsca na dwa. No, no to tego, właśnie mówię. Tego się właśnie obawiam. Do wpół, do i tyle. Tego się właśnie obawiam. O. I dziękujemy za chyba 362. Dobra, dobra, będziesz mówił, jak będzie 400. Subskrypcji. A ile jest wyświetleń? 170 ponad 1000. Mówi się K. 175K na przykład, albo 170K. Tak jak w Metinie. Dobra, dobra, nie przypomnę mi o Metinie, albo Margonem, no. Ale to już był stary czas. No konto to jeszcze mam, ale nie pamiętam, co tam już miałem, ale to mniejsza z tym. Ten jęczmień jest tak blisko pszenicy, ja pierdzielę. No mówię. No to nie jest tylko ten mini dziabny pszenicy, bo dziabny ja. Czy ja koszę pszenicę? Pszenica. No, a ja jęczmień. Zauważyłem pszenicę i dziabnął tego jęczmienia. No to mówię. Bo to o to ci chodziło. Jezus. A ty lubisz kurwa dyskutować. Rozmowa musi się kręcić. Żeby nie zanudzać. Co? No. Jak skończymy aha. W końcu żniwować, to zabierzemy się za prasowanie. Dobrze, bym sobie przypomniał. Co? Z tamtego, z dwóch pól, skosiłem ponad 9 ton. Bo... Ja skosiłem... Z tamtego. Z tamtego? Co ty pierdzielisz? Z tego już mam... No jest już trochę. To nie się ci sypie ten, że ten, ta pszenica, że taka pszenica. No. Nie no, rzekam. A co zrobimy z rzepakiem? Też na spółkę. Aha, dobra. A kukurydza na to już się zobaczy. To już na sieczkę tam się podzielimy i trochę na ziarno. No. Tu trochę tych pól jest. Ja kupię przystawkę do kukurydzy. Czemu ty? No, do swojego. A ja też mam przystawkę do kukurydzy. No, ty będziesz wtedy na sieczkę, a ja na ziarno. No, bo ty masz do sieczki, bo ty masz... A, no tak. Miałem do sieczki, to możemy się troszeczkę tam podzielić. No. Ja wysypuję. Jeszcze nie. Zobacz, ty skończyłeś? No skończyłem to pole i teraz to tam... To przyjedź obok mnie. Dobra, dobra.
Spoko. Jadę. Z otwartą rurą, może nie zahaczę nic. Ja mam zamkniętą. Ja na razie Bizo, nie, jak się już otworzy się rurę, no to już się jeździ do końca, co nie? Mhm. Normalne. No ale chyba żebyś jechał drogą. A to. Tak, tak to jedzie z otwartą drogą, ten rurą i tak tir. To tak. Ja pierdolę. Jedzie tak. I porusza. Oj, musi porusz. Nie, tir do rowu nie, może nie. Ale tir po hamulce, jak Bizon stoi i zatrzymuje się w miejscu. W tirze rozbita szyba. Te prowadnice, co trzymają szyby boczne, co nie? Mhm. Co trzymają drzwi, ten, co daszek idzie do góry. Złomone. Dach się obniżył. No, kierowca się skulił. A idź. Dostał wyporządek. Ale to było dobre. Trzeba było uciekać. Uciekać, bo przypierniczy. Ale urwał. Ale to było dobre. Ej, a ty oglądałeś, co goście wyciągali tego MTZ-a? Co go na pół rozerwali? Co ci to wysłałem? Nie, ja widziałem czy dziechę, jak wyciągali ją z takiego błota i jak ją rozerwali na pół, że silnik z przodem poszedł do przodu, wyciągnęli go z błota. To ja widziałem, ale z MTZ-em, tak. Aha, ale to była bez kabiny czy dziecha, a reszta została w błocie, czyli siedzenie ze wszystkim zostało w błocie. Nawet wiesz, co zostało? Koło zamachowe, co było przy silniku, to zostało przy silniku, ale sprzęgło już zostało przy wale, przy skrzyni. Lol. To wyrwało, sprzęgło zerwało, a koło zamachowe zostało. To jakie musiało być przeciążenie? To jaka siła musiała być? Potężna. Ogromna. Ej, idź, a też żeby tak się 60-ką wydrzeć. No ale ci dziechą się zakopał tak, że no się zastały opony te było to. Ogólnie się tak przyssał. Musisz mi to wysłać. No muszę to znaleźć. Taka czerwona ci dziecha z niebieskim silnikiem i wałem wymalowana niebiesko całe. A ja ci tylko MTZ-a wyślę. Dobra. To sobie lupnę na niego. Ile FPS-ów? Czego? Dodamy w to nagrywaniu. W tym. W opisie. Linki. No. A żebym się zgadzał. Albo gdzieś będę na ekranie, jako anotacja. O. Albo będzie taka chmurka i tutaj masz, tutaj jest filmik, kliknij do niego, to się od razu włączy. Ta. Albo coś takiego. Jeszcze co zobaczymy, co tam co, pełny? Ja pierdolę, co to było? Widzieliście, co to było? Ale poszedł. Ja się boję. Dobra, kosimy. Pięknie poszedł. Aha. I tego sobie zakupiłem. Do 912. Ta tura mam przy Proximie. Chyba. Tak. Fajnie się prezentuje. No. Ten tylko jedny. Hydromet. A ja cię... Hydrometa masz? No. Myślałem, że inny. I sorry. Spoko. Działbym sobie w mikro. Nic się nie dzieje. Pieprzynałem. Poszła opona. Tutaj trzeba będzie trawą zasiać i tak odznaczyć te pola. Czemu trawą? Zrobić jakiś taki odstęp, ja wiem. Jak na dwa te. To wyłączę na razie. Jak na dwa ząbki tego. A dwa rządki, nie ząbki, sorry. A dwa rządki od sadzarki. To jak tak zrobisz? Normalnie, siewnikiem. Będziesz sobie też musiał cofać się i jechać. Ale przyjadę bokiem. Na szerokość. Ale ty jesteś mój. No. To do mnie chodziło. Oj, sorry. Słyszałeś to? Co? Jak tak się przesunęła mi się słuchawka w tym... Znaczy głośniejczek w tym... Słuchawka?
Uważałem na to, nie wiem, może było, bo, może było słaść. O. Słaść. Nie przysłuchiwałem się. A teraz coś było słychać? O jasne. Przecież. Ja jadę wyładować. No to jedziesz. Pełne. No, już prawie 20 ton przyniósł. Ale tego pola mam jeszcze, lol. Prawie 20 ton? 200. 20 ale ton pszenicy. 200? To ty się dzisiaj tak... To dzisiaj tak sobie powiększasz tu. No rzeku. Może lubię. Nie mówię o tym. Ten tylko o jednym myśli. Spokojnie. Z bok. Powiększ. Sam se powiększ. Ale łeb. Przepraszam, mózg. No. No niech sobie z tamtej. Tylko nie na tą stronę. Kurde. To co? Krótka piłka z mojej strony. Znowu nie na tą. A dobrze. Co nie? No. Krótka piłka z mojej strony. Szybko bramka. Krótka piłka z mojej strony. I ogień. Dokładnie. Ale to jeszcze... 20 minut do wpół do. Lol. To dużo czasu. No. Teraz się ciągnie. Najgraliśmy z sprzętem, no to chyba też tak ciało. No strasznie. Szczególnie jarzem sodziste rządki. I się okazało, że coś zjepsyło i trzeba od nowa. Jedno wszystko ustawiać. Nie no, ustawiać nie wiem, czy trzeba będzie, bo mówię coś tam, muszę zapisywał. Ale nie wiem. Może. Nie wiem co ile. Ale może. Co może? Zapisywał. Jest głęboki i szeroki, kuźwa, nie denerwuj mnie. Szakal. Ja wiem, że głęboki i szeroki. Szczególnie w twojej głowie. A jak? Twoja głowa to pusta jak dzwon. Może? Znaczy nie, głucha jak moja babcia. Ja nic nie mówię, może tak jest. Oj tam. Ja nikogo nie osądzam. Ale to fajnie wyglądało. Powiedziałem, zatrzymałem się i podniosłem przy 31 FPS-ach. Pierwszy raz widzę takie cyferki, żeby tak u mnie chodziło. Patologie, jakim cudem? Cuda się zdarzają. I jak? Taki kurde złom. Dobra, złom nie, bo grid 2 chodzi na full detala. Pomyśl, jakbym miał to stało. Otwórzcie się drzwi. No. Jak to fajnie wygląda. No. Jeszcze mi nagrywa, czyli miejsce na dysku mam. Ale ile jeszcze to nie wiem. Ja na razie też. Ty też na razie. Na szczęście sobie mikro już włączyłem, że dźwięk nagrywało. Kiedy? No od razu, jak się ten przełączał. To bardzo dobrze. Jakbym sobie zapomniał, no to katastrofa. To tylko mnie byłoby słychać. Ciebie też. Nie. A, bo to jest tak. No też prawda. No. A tu się wszystko kręci. Źle by było wejść bez dźwięku. A, zrobiłbym powiedział tej mapsa. Ale echo. No o. Było. O teraz. Znowu. Echo. I teraz? Dalej. Jeszcze? No, minimalnie. No to u ciebie chyba nie słychać. Teraz? Dobra, już jest dobrze. Bo jak za głośno powiesz, to się robi echo. To dobrze. Halo? Dobra, już prawie nie ma. Halo? Dobra, już cię dobrze słychać. To dobrze. No i tam jak będzie echo. Może jakoś to wytłumię. Wytłumię. O, bo i teraz nawet wytłumię. Może. Ale szybko się kręci, ja cię zwolniłem. Dużo ci jeszcze nie stało? Taki skrawek.
No jeszcze kawałek. No ale dwa razy może przyjadę. Przeróżne. Kogo? Przelecę znaczy na dwa kawałki. Kogo? Na dwa baty. Dwa? Dobra, ciocia jest rura wysypowa. Aha. Stylem bizona. Trzecia. A druga? To jest ten. Rozdzielasz lanu. A drugi jest header. Aha. Dobrze wiedzieć. Zapomniałem jeszcze o dupie. Maryniu? Nie, bizona. No co? Bizon z 0,56. No. No, to co ty tak się śmieszkają? Czerwoną. Nie, no fajnie. Fajnie ten bizonek. Już skończyłeś? Prawie. Nie, mi też jeszcze dużo nie zostało. O, to jest wielka chwila. Tyle? Koniec na razie. Idę wysypać. Jeszcze 15 minut. Nie zapomnij, że są jeszcze inne pola. Nie wiem. Jeszcze chyba mam dwa. Co dwa z pszenicą? No. Trzy albo... Jezus! Czekaj, ile pól jeszcze jest? Może sobie przypomnę z ile za jedenastki, jakie tutaj są pola. Pszenica, jęczmień, to takie dwa duże. No to tamto. Nie zostało. Zostało. Czekaj, dwie albo trzy pszenice są. Kurde, pełne. Ojojoj. Na szybko. Co ty kosić? Co? Co ty kosisz? Znaczy nie, teraz nie, że proszę, tylko jadę wysypać. Mam 8400 kilogramów. I muszę to wysypać jakąś szybko. Przedostatnie przejazd, jeszcze taki skrawek nie zostanie. Sorki się tak odwracam, ale kurczę, spadają mi troszeczkę FPS-y, no i jadę sobie farmy przy Muzala. No już mi tak nie laguje, no już jest dobrze. No 24 FPS. Dobra, teraz sypiemy. I w tym odcinku drugim będzie troszeczkę moje okno większe. Większe. Powinno być większe i zrobię chyba na 480p, a nie na 360, na 360 zrobić. 360, tylko bez tych pasków pasowało. Weź to jakoś tam rozciągnij. Nie rozciągnę ci nic. Rozciągniesz, na meka się rozciągniesz. Tylko a to będzie to dupy wygląda. Zobaczyć na necie. Co to w moim odcinku? To co to przeszkodza? Czy będzie rozciągnięte, czy nie? Troszeczkę nie zniekształcone będzie. Ale to tylko na boki. Trochę. No jest spróbować. A ty nie rozciągniesz? Jak ja ci rozciągnę? Jak to jest chyba skonwertowane, w co nie? Mhm. Cholera. Wyrobię się tutaj? Gdzie ja mam jeszcze tę pszenicę? No patrz. Jeszcze. Raz, przemolowi to... 3-4 pola. Przemolowi to normalnie skonwertuje, mu wyślę. W ile? Co? W ile? 600, boże, 360, nie? 240p. Dobra, 360p. No. No to będzie zajmowe ze 130 mega. To i tak nie dużo. No i tak zajebiście mało. Albo może pobawię się rozdzielczością, żeby to jakoś rozciągło. Można. Bo ja mam 1280-1024. Co ty robisz? Nie wiem, czy to jest droga, czy nie. Nie ma tam drogi. Nie, tam pomiędzy drzewami.
Nie ma tam drogi, tam jest rów. No Boże, się wpierdzić. No harda. Opona poszła. Prawie mnie na bok gibło. Fucking. Ja pierdzę. Co się zepsuł? Czekaj, nie. Idzie. Po drzewie, ale idzie. Harot. A to się fajnie kręci. Jak to wygląda? Przepraszam. To takie nierealne, ale dobra. Ty to zawsze coś musisz wykombinować. No i to. Dopiero 20 minut nagrywamy. Nie wiem ile miejsca na dysku mam, lol. Martwię się tym. Gdzie to jest pszenica? Która to pora? Ja tu mam chyba jęczmień. Tak, tutaj jest jęczmień, to ja tutaj koszę. Ten taki trójkąt. Trójkącik. Jęczmień? Wiesz, pszenica. Taki... Ja mam taki trójkącik tutaj. I ta pszenica. Masz? Mam dwa to pola jest... nawet. To trzeci jest tam. Trzeci, tak. Albo cztery nawet pola są tutaj. Już jadę. Kurde, 20 FPS, bo jadę w stronę farmy. O, tak będzie lepiej. Prawie 30. Wow. Jeszcze 9 minut. Co? 9 minut? Dokładnie. On nawet 8. Musimy się trzymać tych 30 minut, bo kurde nie ogarniemy. No. A czy jakby miał więcej miejsca? Czy więcej nie, no bo później się znudzi. Zaczyna się nudzić, dokładnie. Tu później to jest taki... Dość taki odpowiedni. No. Tak 25 czy 30. Albo nawet 20 minut. No. Też można. Tylko trochę takie... Znaczy moglibyśmy robić po 20, no ale... To zależy od widzów. Zresztą wy nam powiecie, komenty są do waszej dyspozycji. Tam się dżijcie, dłuższe, albo krótsze. No to, no. Albo takie jak są. Albo takie jak są. I tam już kurde... Jak coś to po 30 minut będą. No właśnie. No chyba, że chcecie dłuższe, to 5-10 minut, no to dobra. No chyba tak krótko 5-10 minut, to... Maksymalnie to do godziny. No. I no najkrótsze więc... do 5 minut. No nie no, ale let's play'e. Tak, przywitamy się, przejdziemy dwa paski i skończymy. I do widzenia. Tak jak ja tak myślałem, żeby tak robić. Bo jak miałem ten stary internet, żeby krótki filmik, żeby nie było dużo do wrzucenia, no to... A robiłem w jakości 720. No. To wie się zajmuje. Kto było to? A no wiadomo, że musiałem wrzucić, żeby to jakoś wyglądało. Teraz na razie myślę nad zmianą już monitora na inny. 19, albo 21. Albo 23. No. Albo wezmę sobie... 32. Nie, wezmę sobie LEDa 49 cali, co wolę. Czy 49? 52. 52 na ile? Albo 63. Albo tego Sharpa Quasa 90. 80 ileś. Albo 90. Ja ciebie. Weź się, bo jak w kinie... Ale sobie nie... pożycz kino. Kurde, wiesz co ci powiem? Ale mój komp by nie wyrabiał. Kino sobie wypożycz. Ale wiesz, że mój komp przy takiej rozdzielczości by już nie wyrobił? Ty, jaka tam byłaby rozdzielczość? Karta by się spaliła. Nie, bez jali. Albo by nie dawałaby rady i rozdzielczość by ucinała. Piksele nie dawałby. Albo byłby tak, żebyśmy widzieli piksele, kurde, takie jak paznokieć. No, ci dłupce. Ale lepiej nie. Takie jak paznokieć.
u stóp kobiety. Taki ładny, zadbany. Taki błyszczący, opolerowany. Szlifierką kątową. I boszem. Na tej kolarce. Nie. Ty, albo ty, na kamieniu. Na kamieniu, dokładnie. Przyciąć tym sierpem. Tak. Albo kosą tą ręczną. Albo konitym. Czy? Konik, nóż. Taki. A, wiem, który, no, bo ja mam bardziej... Taki jak sierp, tylko małe takie. Tak, taki podgięty. No. Wiem. Ty, to ty nim fajnie się wydobuje te... śmieci spod... No, z HDL najlepiej. Nie. Jak się zawinie, nie. To fajnie się nim odcina. Nie, śmieci wiesz czego? Spod paznokci. Ty jeszcze chodź. Co? Ty jak chcesz to... No co? Swojej dziewczynie, żeby taki koniec sobie kupiła. Żeby miała czyszcze paznokcie? Tak. Jakiej dziewczyny nie mam? No i powiedz, jaką spotkasz? Hej, kup se... Jak to się nazywa? Co? No ten nóż. Konik. Weź kup sobie konika i zadbaj sobie paznokiet. O. To dziwnie brzmi. Ona tak. Ona tak. Ona ty co? Z poczuchu. A no tak, nie. Co? A mówię, gówno, 1-0. Weźcie konika, masz kasy i wypierdziel. Sorry, wypierdziel. Tego nie było słowa. Będzie pi. Jak mi się uda taki dźwięk. A będzie kra. Znaleźć. A będzie kra. Kra. Kra, kra. Oż ty kra. To bycie kra. Weź powiedz jakiś szart. Taki... Nie znam żadnych fajnych żartów. Wiesz, na przykład, co tam robi pani, nie? Coś tam, na przykład. Na przykład, co na ulicy. Co to się... Albo idzie mama przez chodnik i spadła z dachu. No i dokąd? No tyle. Ale takie właśnie, na przykład, co robi Jasiu lekarza, ty coś. Nie, wymyśl co. Niby co. Jeszcze 5 minut. 5 minut jeszcze. Nie znam fajnych tych... żartów, no. Kawałek. Idzie jaś przez chodnik i spadnie. Kiedy kogut znosi jaja? Jak idzie po schodach. Ale po pierwsze koguty nie składają jaj. To właśnie, jak idzie po schodach, nie? To znosi. To wtedy chyba łeb ukręca i się zesra. Nie rozumiesz? Tak jak ty, idziesz po schodach, to je znosisz. Bo jakby idziesz w dół, nie? Rozumiem. Rozumiem już. Ja przecież... Co tam jeszcze było? Czekaj. Muszę sobie przypomnieć ten kawał. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. To nie było takie śmieszne. Nie, wcale w ogóle. Nie. Nie. No i co? Przychodzi baba do lekarza, a to... A lekarz też baba. Baba. Albo przychodzi baba do lekarza, lekarz mówi, wie pani co? One też kawały mówią. Coś jest takie coś. No ale to nie było śmieszne. Dziwne. Zawsze było śmieszne. Coś chyba zje... No. Kurde, znowu wrów. Wrów. Jeszcze 2 minuty. Ale to fajnie wygląda, jak się kręci. Kręci się. Panie kierowniku, łopata mi się złamała. Nie przejmuj się, oprzyj się o betoniark. Stare powiedzonko.
29 minut. Już jest. 30 już mamy. To co, dokończymy ja to? Ja ładuję. Tyle. Mi pasuje dokończyć. Wiesz? No to ile ci jest to? No taki skrawek. No to ja poładuję i akurat kończymy i idę spać. Ty tylko o spaniu myśli. No, rano sobie wstanę. O której wstajesz? Może? Ja o 9:00. Ale idę spać dziś o 1:00. Oj, pardon. Oj, kurde, o 23:00. Przepraszam, w pół do 12:00. Już nie każdego stać na to, żeby był energiczny. No. Bo zaraz się przekimam. Ty to masz napaść śmiechu. Dobra. Kładuję i kończymy. Poszło na gardło. Już kończysz? No już. Jeszcze może zaraz obydwa. I musi być większe okno moje. Dobra. Bo to jest badziewnia, tak się kurde. Ludzie się chcą przypatrzeć, co ja robię, a kurde ciula widać. Dobra. Bo widziałem na komentarzu, za małe to. No ja nie widział. No ty nie umiesz czytać. Dobra, skończyłem. Idę do ciebie. Pędź wiatrem. Bo teraz fajnie to wygląda. Gdzieś ty. Ale ruchy i o ciebie. Czekaj, ci pokażę jak to jest. Coś takiego. I na dęba. Dobra, kończymy. No pasowało. To na tym tle bizona już. To ja będę. Trzymajcie się, panowie, panie, no. Panie i panowie, dzieci, tak. Młodsi, starsi, dziadkowie, szwagrowie, ciotkowie, no. Ci gorsi, lepsi. I do następnego odcinka symulator farmy 2013 na Bućkowie 992. No. To ja. Do zobaczenia. Browarek leci.